Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Assassin's Creed Valhalla, dodatek fabularny Świt Ragnaroku. You know, you ain't the first stranger to come around here. A while back, our scouts saw a Jotun creeping about, name of Hyrokin. Hyrokin? No doubt she flees the wrath of Suttungr and Gunnlodr. Hers was not a name I expected to hear in this place. Her presence here may be an ill omen, or it might mean nothing at all. You Asgardians like to be vague, don't you? Walk with me now. Let's have some straight talk. One thing puzzles me. You cower in these holes like rabbits. Why not fight back? We fought at first. Fought hard. But they hit our leaders. Scattered us. Once they divided us, we were done. Then join together. Raise your axes and throw them off. That simple, eh? Look. We don't even know where the others are. The shelters were planned so that if one of us was caught, we couldn't give them all away. But you could find them, I'd wager. My business is with Suttur, and rescuing my son. You might have noticed that Suttur can't be killed. Could be a problem. No i jakoś go zabijemy, znajdziemy sposób. Seize what he values most and trade it for Baldur's freedom. Either way, you'll need our aid. You don't know an inch of this land. Listen, Harvey. I understand. This isn't your war. You just want your son back. But those Muspels on our doorstep, they ain't no joke. If they find us, we're dead meat. Think about Muspels. Zobaczymy. As they love to fight amongst themselves. All that's stopping them bardzo is fear of powalczę. Take out their leader. They'll tear themselves apart. Flee back to Muspelheim, most likely. And Svartalfheim will once again belong to the dwarves. Dwarves who will be very, very grateful to the one who delivered them. There's more gifts. Mam nadzieję, że to już będzie tutaj. I make you no promise, but I will seek out your shelters. Perhaps there I'll find the means to save Baldur. Good enough for now. Teraz tak naprawdę dopiero się rozpoczyna dodatek. Welcome to Svartalfheim, Harvey. No i elegancko. Właśnie o to chodziło, żeby mieć większą swobodę. No to co, może dokonajmy sobie na początek jakiegoś najazdu. Tutaj też coś jest. 240 metrów. Dosyć wysoko. Przedmiot. Znaki schronisk na mapie. Okej. Znajdź wszystkie pozostałe schroniska. Rysunki lub na mapie wskazują przybliżone lokacje schroniska. Przy schroniskach można dostrzec ogromne stada ptaków. Okej. A co to jest? To te kwiatki, tak? Aha. Koń. Och! Czym? Co to jest, renifer? Nie. Okay. Śmiesznie. A ja bardzo chcę właśnie na głośno to zrobić. Więc zaczepię ich. Dawaj.
prosiłbym jak najwięcej naraz. Chodź ty. No, dawaj. Coś zrobisz? Ale nie, to łucznik to. Muszę go normalnie zlikwidować. O, z tym by nie mogli się pobawić. O! Czemu? Nie, no nie mogę chyba tak, bo nie robią mi tutaj tych... tych ciosów, które chcę. Właśnie, to jak ten czerwony, to było trzeba do góry. Dawaj jeszcze raz, no. O, właśnie. I bum. Bo nie odbije. Czy odbije czerwony? Ciekawe. A co, on sobie energię wziął? Okej. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Czemu nie mogę? Nie mam hugru odpowiedniej ilości. Tam jeszcze jest ktoś, kto chce zginąć. Tylko tak niewygodnie tu się walczy, jak ta lawa. Hugru by się przydało. Tu jest. No, to teraz dawaj. Niechcący użyłem umiejętność jakoś. Gdzie on jest? Tam coś jest. Tak jakby się wydaje. Ale może niekoniecznie. Nie, tam nic nie ma. Czyli mamy na to się wspiąć, rozumiem, tak? Coś słychać, coś jest. Chyba niepotrzebnie. Tu wchodzę. To coś niżej było. Tutaj jesteś. No ja nie mam... O! Nie mam hugru. 13 metrów. Co to jest? Tu coś leży gdzieś? Tam jest. Dobra. Nieuszlifowany kamień. Pewnie też... A, to artefakt jest. No dobra. No dobra. Czyli możemy lecieć teraz najazd. Zrobić. Szybki.
czyli 800 metrów. Wezwijmy sobie wierzchowca tego śmiesznego. O! To nam się przyda. Kugry. Teraz tylko... Nie, nie to. Aha, w dół. Musiałem sobie przypomnieć, jak się przywołuje tych ludzi do najazdu naszych. Bo będą potrzebni. Żeby te skrzynie otwierać. Chociaż nie, tutaj może być inaczej, nie wiem. Zobaczymy. Nie wiem nawet. Zaraz. Dlaczego tędy? Zejdź. Coś się przygliczował mi wierzchowiec. O, znalazł drogę. Tędy mam? Tędy mam chyba dotrzeć. Tylko tutaj niezbyt wygodny teren dla nas. A on pływa? On pływa. Elegancko. Zresztą tu jest płytko, jak się okazuje. Tutaj ten młyn wodny. Mam 2 punkty do przyznania. O, a tutaj tych będzie trzeba pewnie Nie, co to są zdolności jakieś nowe? Węzły bazowe. Każdy z nich zapewnia ci szczegółowe informacje o zdobytej przez ciebie przynajmniej raz konkretnej mocy. Aha. Ulepszenia mocy, dobra. To tutaj mogę wydawać też? Nie. Nie mogę tutaj. Tutaj doszło też mnóstwo nowych umiejętności, nowe drzewka. Na przykład tutaj rozwijajmy. No, wreszcie sobie powalczymy. Się mieszają mi te przyciski jeszcze. Z Elden Ring. I oczywiście w Elden Ring dalej seria będzie kontynuowana jak najbardziej. Aj. No, tych można wreszcie odbijać, dawaj. A, nie, tego nie można było odbić, a chciałem. Się chronią. Ale zaraz jakoś... No właśnie. Mocnym ciosem się rozbija tarczę. Przecież. O, teraz jak ja wszystkich pozabijałem, to nasi dotarli. Dobra, lecimy dalej.
kurde, niechcący użyłem umiejętności. Ja nie chcę, bo to zabiera mi całą zabawę. Są za mocne te umiejętności. Wolę się trochę pobawić. Zabity. Co to takiego? To o to chodzi? A, sam mogę złupić. A nie, potrzebuję pomocnika jednak. A, jest tego jeszcze więcej tutaj, dobra. Tam mogę też wessać. Muszę tylko się ugasić. Czemu nie mogę? A, bo mam całą, okej. Nie zauważyłem. Gdzie następne są? Tutaj, w tym budynku? Chyba tak. Bo widać to po świecie. A jak? Dobra, i to jeszcze nie koniec, tak? Gdzie jest? Tam jest gdzieś. Jakaś skrzynia. Co ty robisz, Szejku? Co ty robisz? Dobra, ale to jeszcze chyba... Zobaczmy, najazd już zniknął. A, zniknął, już. Wszyscy zostali zabici. Okej, spójrzmy w takim razie na mapę. Co to za zwój? A, że wiadomość ta. Okej, ukochani towarzysze, jeśli pragniecie schronić się przed najeźdźcami, dołączcie do nas. Znajdziecie schronienie tam, gdzie zgromadziliście niegdyś wielką wiedzę o ziemi i wszystkim, co skrywa. Synowie i Waldiego. Okej, może udajmy się tutaj, odblokujmy sobie ten punkt widokowy, żeby zsynchronizować mapę, odkryć bardziej. Przyda się, wiesz, a czemu? Muszę wyjść pewnie poza teren. A jak? Zobaczmy sobie jeszcze do zadań, przejdźmy. Zbierz odpowiednio dużo krzemu i innych materiałów. Znajdź wszystkie pozostałe schroniska. To tylko takie zadania mamy? Tutaj jeszcze coś zostało. No okej. Odblokujmy sobie. Zaraz przy okazji pozbieramy trochę grzybów, bo poszło wszystko praktycznie.
Oj, niewygodny teren. Ale już, już to tutaj. Możemy dokonać synchronizacji szybciutko. I zobaczymy, czy nam coś się odsłoni dodatkowego na mapie. No fajnie to wygląda. Okej, tu mamy kolejne schronisko. O kurde, ile wszystkiego tu się odblokowało. Ostro. Nie, no dobra, poświęciłem już chwilę czasu na te poboczne, to polecę. Ale warto by było po drodze pozbierać jednak, a co to jest w ogóle? Bardzo dużo tego. Okej, to spróbujemy teraz jakoś się dostać do tego drugiego schronienia. Już nie będę się wdawał za bardzo w walki i w te znajdźki, ponieważ sobie możemy w każdej chwili tutaj się przenieść. Aczkolwiek naszym celem jest teraz właśnie schronienie i odblokowanie kolejnej misji głównej. Tutaj będziemy musieli uważać, może po dachach sobie połaźmy trochę też. Tak sobie pomyślałem, zobaczmy jak to z góry wygląda. No baź, baź, baź. Zawsze to i bezpieczniej trochę. O proszę. Okej. Ktoś nas tam zobaczył. Musimy tutaj wyminąć tych przeciwników. Tak jak mówiłem, nie chcę już się wdawać tutaj w większe wojny. Tutaj teren zastrzeżony, okej. Chyba, że po cichu, ale tutaj sporo ich jest. Mogą mnie wyczaić. Musiałbym najpierw tamtych pozabijać. Chyba, że... no nie wiem. Zobaczmy. Po prostu pobiegnę dalej, nie? Jakby mnie nie było tam. Jakaś toksyczna ta woda? Wierzchowiec się przyda. Dawaj, dawaj, dawaj. Dosiądź. Okej. I lecimy w stronę schronu. Tutaj będziemy mogli sobie... A co mamy zaznaczone jeszcze poza tym? Nie, nic nie mamy. Najważniejszy schron i fajnie by było jeszcze jakiejś synchronizacji dokonać tutaj blisko. Czym zaraz na pewno również się zajmiemy. Ale na razie schron. Metrów już blisko. Grzyby widziałem. Okej, dobra. W stronę schronu. No, właśnie już wspomina nawet Eivor nam, że musi być gdzieś blisko schronienie, więc lecimy.
tutaj, co jest na górze na przykład. Jeszcze nie, zobaczmy gdzie my jesteśmy w ogóle. No, jesteśmy gdzieś tu blisko. Aid me, be my eyes. A co tutaj mamy? O. Zaraz. Nie, myślałem, że jakieś wejście, ale nie. Wyżej może. Poszukiwanie schronienia. I ze wskazówkami, no tak, ale... Ja tu żadnych wskazówek teraz nie widzę. Nie wiem, czy nie jestem za wysoko, czy nie wchodzę w ogóle niepotrzebnie. Bardziej tutaj jakby. Z drugiej strony. I tędy. Tutaj coś jest. Wskazówka. No właśnie. Idźmy za wskazówkami. Zrobimy przyczajóweczkę. I z łuku Heda. Się odzwyczaiłem od tego. Pamiętam, jak kaciłem te mistrzowskie wyzwania. Zajebiste były. Dwarves have left their mark here. Okej, lecimy dalej. Czyżby jakaś arena z wilkami albo z czymś? Nie? Górę. Okej, a gdzie teraz? No, guźce już jakieś widać. O, tutaj jest kolejna wskazówka. Więc tędy. Aha, dobra. Ciekawe, czy będzie walka z kimś tutaj też, ale pewnie nie, raczej. O, są już. Znajdź wszystkie pozostałe schroniska. Kryształowa jaskinia. Nowe zadanie.
przeszukaj schronisko. Czemu na niebiesko się świeci? Jakaś ważna osoba? Or the Aesir now invading us as well, jailer of Ivaldi. Ha! Ivaldi owes me his freedom. Where is he? I would speak with him. Ha! Be my guest. I assume you know the way to Helheim. He's dead. How? How else? Or do you need both eyes to see the Muspels everywhere? That was uncalled for. Walk with me. I am Gunnborg, leader of this shelter, or what remains of it now Ivaldi is gone. He was trying to make contact with the other shelters. There was an ambush, Glott's soldiers, and something else, something worse. A creature of fire and fury, it devoured Ivaldi home. No, to będzie na pewno zadanie dla nas. Perhaps with Loki's aid, before I could make him my captive. You and your captives. Regardless, Uldar fell soon after Ivaldi did. Our mines and miners. Any survivors now serve Glott. Is that name meant to mean anything to me? Glott is Sutor's bastard son. Half Muspel, half Jotun. A nightmarish being. Capable of tearing a dwarf in two. An unthinkable end for anyone, whether warrior or otherwise. I saw it with my own eyes. I still see it when I try to sleep. And yet, Vlad has not simply slaughtered your people. He needs your miners. To what end? The invaders hunger for secrets buried deep in the ground. Ancient relics. The Muspels place great importance in them. And how do you know this? Enough, Javi. We have suffered enough. Now I must endure all these questions. Aid me with your knowledge, and I shall strike a blow against Glott and all Muspels. In Uldor, we had someone gathering information for us. The miner, Frithjofr. He's been silent for days now, which is unlike him. Probably dead for all I know. Anything sought by the Muspels must be mine. Where was Frithjofr last seen? Perhaps I can find him. There is a house in Uldor. Its owners killed by Muspels long ago. There we would exchange messages with him. This house? How do I find it? It's the tallest house in the Jeweler's District, by the city's south gate. Just look for the gold in the streets. You'll see. Frithjofr may be the key to obtaining these relics Sutor seeks. I must find him. Do as you must, Lord of Asgard. I have too many burdens of my own to worry about yours as well. No i elegancko i zdobyliśmy misję, rozpoczęliśmy kolejny wątek i ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!